To był ponury, zimny wieczór. Przygotowywałem się do świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku odwiedzić miał mnie święty Mikołaj. Tak, mieszkam sam na obrzeżach Olvera Street. Od lat nie utrzymuję kontaktu z rodziną z przyczyn dość osobistych, dlatego nie będę tutaj o nich wspominał. Starałem się przez cały ten rok nie robić głupich i nieprzemyślanych rzeczy. Jako że miałem większość swoich obowiązków zrobionych, to postanowiłem zebrać sobie chwilę i napisać list do świętego Mikołaja. Wciąż uważam, że to absurdalne, bo w Mikołaja wierzą dzieci do 15 roku życia, choć te już raczej też później powątpiewały. Więc wziąłem kartkę i pióro i zacząłem pisać. Po około 15 minutach skończyłem. Oto co dokładnie znajdowało się na kartce. Drogi święty Mikołaju, nazywam się James. Pewnie ciebie zaskoczę, bo zwykle dostajesz listy z różnymi zachciankami od wielu dzieci. A to jakieś zabawki, gry komputerowe, smartwatche czy inne wynalazki. Ja piszę do ciebie list, ponieważ mam pewne powątpliwości. Może to głupio zabrzmi, ale nie mam pewności stuprocentowej, że ty istniejesz. Nigdy nie pokazywałeś się mi, a zawsze na ciebie czekałem, czy to z przygotowanymi ciastkami, czy z ciepłym mlekiem. Dodatkowo, jak ten list do ciebie dojdzie i faktycznie pokażesz mi, że istniejesz, to mam do ciebie jedno życzenie. Mianowicie prosiłbym o to, by na gwiazdkę moim prezentem było coś, czego nikt inny nie dostał, bo wolał się interesować rzeczami materialnymi. Chciałbym, by ludzie, z którymi się pokłóciłem, mi wybaczyli. Nie miałem czasu się z nimi skontaktować przez świąteczny obłęd w sklepach, plus duża część z nich powyjeżdżała daleko za granicę. Mikołaju, jeśli faktycznie istniejesz, to pokaż się, odwiedź mnie i spraw, abym mógł na nowo doznać szczęścia. Bo ostatnio w życiu bardzo mi tego brakuje. Z poważaniem, James. Udałem się na pocztę i wysłałem list na biegun północny. Po drodze spotkałem sąsiadkę, której nie widziałem z 8 lat. Wróciła po 8 latach i postanowiłem z nią pogadać. Zawsze na panią Smith mogłem liczyć, kiedy miałem doła lub potrzebowałem rozmowy. Ona zawsze była w stanie mnie wysłuchać. Zapytałem się jej, czy ona w wieku 40 lat nadal wierzy w świętego Mikołaja. Przedstawiłem jej moje obiekcje oraz wątpliwości. Opowiedziała mi dość wstrząsającą historię o samym jego mościu. Około 20 lat temu Mikołaj odwiedził pewną rodzinę w Niemczech. Jego przyjście jednak nie było tak fajne i kolorowe, jak opowiadali swego czasu mi rodzice. Otóż Mikołaj wyważył drzwi i wtargnął do mieszkania. Jako że dzieciaki starały się być grzeczne przez cały rok, to Mikołaj na początku przeprowadził z nimi fajną i całkiem uroczą rozmowę. Jednak to, co wydarzyło się po tym, kompletnie mnie zszokowało i wryło w fotel. Mikołaj postanowił zabrać zabawki i inne gadżety tym dzieciom. Następnie, kiedy było widać, że dzieci wpadły w histerię, wziął i wrzucił do worka. Wtedy było już jasne, że tutaj miła i spokojna atmosfera się zakończyła. Rodzice nie mogli nic zrobić, bo zostali otoczeni przez reniferów, które z radosnych i potulnych zwierząt stały się agresywne i żądne krwi. Mikołaj na samym wyjściu z mieszkania zwrócił się ostatni raz do rodziców dzieci, mówiąc następujące słowa. Pozbyłem się problemu, z którym państwo zmagali się od lat. Tak będzie lepiej. I niech państwo nie próbują dzwonić na policję czy wzywać pomoc. Niegrzeczne dzieci muszą zostać zabrane i przeszkolone tak, aby wiedziały, co to znaczy być grzecznym przez cały rok. Jak tylko państwo wezmą policję, to obiecuję, że dzieci do was nigdy nie wrócą. Po czym odleciał. Zrozpaczeni rodzice robili wszystko, by odzyskać swoje pociechy, dlatego wezwali policję i opisali całe zdarzenie. I nawet pomyśleli sobie oni, że ta rodzina sobie coś po prostu uroiła. Dziś rodzice dwójki dzieci leczą się psychiatrycznie i są pod stałą opieką. Na początku po usłyszeniu tej historii myślałem, że moja sąsiadka w nadzwyczajnym świecie próbuje mi wcisnąć jakiś bzdet, ale pokazała mi na dowód, że ona nie kłamie, wycinek z gazety oraz list, który napisali rodzice do mojej sąsiadki. Najwidoczniej musieli znać się. Tak czy owak, po tej wstrząsającej historii postanowiłem udać się do domu, bo robiło się już dość późno. Kiedy wszedłem po schodach, aby dostać się do mieszkania, zauważyłem, że drzwi do mojego mieszkania były otwarte. Pomyślałem sobie, co jest? Co tu się odpierdala? Wszedłem i zobaczyłem zmasakrowane mieszkanie. Wszędzie bałagan. Jedyne, co się ostało, to potrawy, które miałem schowane w lodówce. Ale stół był ułamany. Lustro było uwalone czymś na rodzaj krwi. Dywan był brudny od ziemi, z kwiatów. Ale nie to było najgorsze.
bo najgorsze było to, co znalazłem na blacie. Była to kartka, na której było napisane następujące słowo. Niegrzecznym dzieciom musi zostać zabrane coś, co bardzo kochają, coś cennego, aby raz na zawsze uświadomiły sobie, że obserwuję ich od lat. I faktycznie został mi zabrany amulet, który miałem po dziadku. Amulet szczęścia. Zamarłem. Nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Po prostu odjęło mi mowę. Zastanawiam się tylko, czy naprawdę święty Mikołaj musi w tak radykalny sposób pokazywać swoją wyższość nad wszystkimi? I w ten zadzwonił dzwonek do drzwi. Kiedy otworzyłem, zobaczyłem jego. Olbrzymiego, ulanego Mikołaja, który patrzył się na mnie zamarłym wzrokiem. Z jego ust wyłaniała się trująca substancja, tak jakby zębów nie miał przez dekadę. Ale nie to było najgorsze. Bo najgorsze było to, co wypowiedział ze swoich przegniłych ust. Wesołych i radosnych świąt, James. Zapamiętaj to sobie raz na zawsze. Ja istnieję i choćbyś próbował to bagatelizować, to wiedz, że istnieję. Czy byłeś w tym roku grzeczny? Bo moja intuicja podpowiada, że nie. Nie pozostawiłeś mi wyboru. Konsekwencje nadchodzą.